My name is Desmond Miles. I'm a prisoner of war. A war I never knew existed. Waged by two groups I never thought were real. Templars and assassins. The Animus showed me the truth. The things I've seen, the things I've been. 1,000 years of history flowing through my veins, brought to life by this machine. They're using it. Using me to search for something. Call it the Apple. It's an artifact. One of many so-called pieces of Eden. Templars collect them. It's how they stay in power. And if the Templars get their hands on another one, everything will change. They want to make us all their slaves. When they first brought me here, I was afraid of what would happen if I tried to fight back. Now? Now I'm afraid of what will happen if I don't. But I can't do it alone. And maybe I don't have to. I met someone. Her name is Lucy. I think she's on my side. She's gone now. She's taken away by that bastard Warren Vidic and his Templar masters. I don't know what will happen to her, or what'll happen to me. All I know is I need to get out of here, and I need to do it soon. My name is Desmond Miles, and this is my story. Hej, z tej strony Miwoli i zapraszam na pierwszy odcinek Let's Play Assassin's Creed 2. Przed chwilą mieliście intro, które musiałem wam pokazać, a zresztą chciałem. I teraz ruszamy do gry. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now! Jesteśmy aktualnie w Abstergo. Kto nie zna fabuły pierwszej części, radzę sobie delikatnie chociaż przypomnieć albo się z nim zapoznać, ponieważ jest bardzo ważna. Desmond? Ogólnie chodzi o to, że jesteśmy człowiekiem o imieniu Desmond Miles, złapanym gdzieś z ulicy. No już idę. Gdzie byliśmy barmanem? No nie na ulicy, ale byliśmy barmanem. Porwali nas, okazało się, że mamy w sobie pamięć asasynów. Znaczy pamięć genetyczną, która pamięta, co robili nasi przodkowie, czyli właśnie w tym wypadku asasyni. I aktualnie ruszamy. Nie wiadomo, co się dzieje, nagle Lucy po prostu nas wyciągnęła i każe nam iść do maszyny zwanej Animusem, dzięki której możemy wcielać się w tą postać naszego asasyna. Także już nie będę dalej was zmuszać na narzekania Lucy i zaczynamy grę. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then. Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że gram na padzie, więc pewnie seria będzie dużo bardziej będzie dla mnie w tej serii, ponieważ ja, jako że jestem bardziej pecetowcem, nie umiem grać na padzie. Jest nagrywany na pececie, ale z podpiętym padem. A teraz wreszcie idziemy do Animusa i może zaczniemy jakąś akcję. Takiej akcji miałem na myśli, ale... Spingi! Spingi! Di nuovo! Sì, sì, brava! It is a boy! Oh, my love, mi dispiace, I was at the bank when they told me.
Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni. Shh, my love. It will be all right. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Dość nietypowy samouczek, nie? Chodzą tylko nogi i trzeba klikać w nie przyciski. Których jeżeli się nie zna, to można zrobić, że dziecko się udusi. Co akurat wątpię, żeby na serio się udusiło w tej grze, ale... Wolę nie sprawdzać. Listen to him! A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze! Get up. Let's go. Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Będę siedział cicho podczas przerywników filmowych albo dialogów, żeby wam nie zabierać nic z fabuły. Gram na angielskiej wersji językowej z polskimi napisami. Więc jakby co, możecie sobie potrzymać, co tam, poczytać, co tam pisze, co mówią. Jakby ktoś nie rozumiał. Się dziwicie, dlaczego gram na angielskiej wersji, jak mogę mieć włoską, oryginalną. Ale po prostu bardziej mi się podoba. There they are! Don't let them get away! Podoba mi się czasami te włoskie wstawki, albo jak się będzie grało potem Ezio, te angielski, ale z włoskim akcentem. I ruszamy, uciekamy z Abstergo. Fajne mają znaczki. What about the cameras? I rigged them to leak footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. Oh man. So I've been told. But they're on to us now. We need to hurry. Widzieliście ten sprzęt? Musisz tu nieźle pracować. Careful. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. Oj tam, oj tam, oj tam, tak wygram i tak. Ale... Dobra, może lepiej posłuchamy Lucy, będziemy... unikać walki. Is that an animus? Idzie tam ktoś. Careful. Czyli chyba nie. Lecimy dalej. What the? How many of them are there? Stay close. Like a ninja. Nikt mnie nie widzi. Animuses? Animi? What do you think, Lucy? Lucy? What do they need with all of them? Nikt nie zauważył. Tam, 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 tam. I pięknie do windy. I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. Użyj mocy. Desmond, użyj mocy. Shit. Come on. How did you do that? I don't know. Let's go. Niech moc będzie z tobą. Always something. What was that in the animus? Subject 16? Ezio, Audi, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? Chodzić w kółko, jak ktoś gadał. To mnie. W
każdym Assassinie. I mówiłem, że będzie akcja. Czas ją zacząć. Ona czy mnie biją, nie mam kontry, nic nie poradzę na to. I tak nie mam życia. Więc trzeba korzystać póki można. Żeby wybić parę zębów. Pobić parę mord. To za co... To, że mi się nie podobasz. To, że mnie bijesz. To, że masz szpytną facjatę. To, że po prostu cię nie lubię. O, padł. Chciał być to za Lucy, ale... I sam padł. What the? Get in. You're joking. It's for your own protection. Oh, man. We're almost there. Dobra, nie ma to jak wygodna podróż w bagażniku. Kto tego nie lubi, nie? Światło. Thanks for that. It was great. Shoving the trunk, bouncing around. Loved it. This way. So, gonna tell me what's going on now? Mam to w Porters, albo z nią iść. Albo najnormalniej się polecieć tam pierwsi, jako już znamy trochę. Ale księdza papiernika się zapewniła, z czego będziemy musieli czekać, aż ona dojdzie. Mam nadzieję, że chociaż trochę temu przekazuje. Zmotywuje do roboty. I still don't see how I fit into things. We're going to train you. Turn you into one of us. Lucy. Cześć. Im się skupiły dialog. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this. And even if I was, it would take months. Years even. No. Not with the Animus. Not with the bleeding effect. But I'm just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did. Just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Patrzcie, stoję przed nią. A co się dzieje? Desmond umie się teleportować. All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was going to convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Thank you. No to ruszamy. Zobaczyć, co nam tam przygotowali. 3, 4. Lucy! You made it! God, it's been so long. 7 years, can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing! With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code.
Fajnie, niektórzy dostają na urodziny książkę, inni grę. A ja jej może dam na imprezę rdzeń pamięci. What the hell? What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Idiota. Sorry, po co nie mogę się powstrzymać. Nie lubię go. Ale to mi wygląda dosyć interesująco. Plazma, kanapy i łóżko, gdzie cała reszta się na ciebie gapi. Musi być ciekawie. Albo wręcz, wręcz przeciwnie. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry? Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist. What they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Jak już mówiłem, gra na padzie. Pada mam opuszczonego od kolegi, ponieważ to mojego nie ma sterowników. Jakiś akurat jedyny model, do którego nigdzie nie umiem znaleźć. I nie ma. Ale... wszystko pogadamy z Rebeką i ruszamy do Animusa. Hey, Desmond. What's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Actually, I prefer Animus 2.0, since Baby's twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Dobra, czyli teraz teoretycznie powinniśmy wejść do Animusa i rozpocząć grę jako Ezio Auditore da Firenze, ale to zostawię na następny odcinek. Wiem, chamski jestem. Także nie zapomnijcie skomentować, złapkować, a nawet zasubskrybować. Trzymajcie się. Cześć.